Mówię amen na to, co powiedział jeden Michał i drugi. Jest coś takiego, że można nie chcieć się przeglądać w Bożych radach. Chodzę z Bogiem kilkanaście lat i widzę coś takiego, że bardzo łatwo jest polecieć siłą rozpędu i niekoniecznie chcieć przeglądać się w Bożych prawdach. Słowo Boże mówi, żeby proroctw nie lekceważyć. I to, co powiedział Michał, podarcie Biblii, to przede wszystkim było słowo do nas. To był proroczy gest do nas, do Kościoła. Był taki moment, że my z Arturem nie mieliśmy kościoła lokalnego, nie prowadziliśmy kościoła lokalnego i do każdego kościoła, do którego przyjeżdżaliśmy, przyjeżdżaliśmy jak reformatorzy. Nawet kiedyś ktoś na internecie napisał, że zrobią za chwilę taki porządek w kościele, jak Magda Gessler w restauracjach. Wiecie, tylko coś wam powiem. Nie każdy chciał słuchać tego, co mówiliśmy. Fajnie było nas zaprosić. Fajnie jest zaprosić dobrego konia, który wyjdzie, powie coś fajnego, wiecie, zachęci ludzi i tak dalej. Tylko pytanie, czy ktoś będzie słuchał słowa, które ten człowiek będzie głosił. I teraz jest pytanie, czy my jesteśmy skorzy do słuchania tego, co tutaj jest mówione? Uważam, że jest w tej chwili ogromna opresja na to, aby się nie przeglądać w Bożych prawdach, aby je zagłuszać, robić sobie z tego kabaret, ale w ogóle, żeby się w tym nie przeglądać. I to nie jest dobre. Badam sobie życie apostoła Pawła, bo mnie kręci jego życie. Bo mnie kręci jego życie, bo mnie kręci również jego wpływ. I Paweł w ogóle w Dziejach Apostolskich bardzo dużo mówi na temat swojego nawrócenia. Dzisiaj w ogóle często jest tak, że ludzie mówią, nawróciłem się i dalej ludzie pozostają w swoich problemach. To jest w ogóle... Wiecie, krąży taka informacja w świecie chrześcijańskim, że nie można spotkać się z Jezusem i zostać takim samym. No nie można. Nie można spotkać się z Jezusem i być wciąż w takim samym miejscu. To jest nierealne. Paweł był bardzo świadomy tego, z kim się spotkał. I wiecie, ja ostatnio napisałam to na swojej stronie, perspektywa prorocza. Nie każdemu zdarza się upaść z konia w drodze do Damaszku, ale każdy może się upamiętać. Każdy może szczerze upamiętać się. Wiecie, nie każdemu zdarza się upadek z konia do Damaszku, bo to jest nierealne. Ale każde serce może się szczerze opamiętać. I to jest dla każdego z nas. Pytanie, czy my w ogóle chcemy się przeglądać w Bożych prawdach? Czy chcemy się w ogóle przeglądać? Często jest tak, że wiecie, że dzisiaj w ogóle pewne prawdy są przeintelektualizowane. Mówi się o krzyżu, tak jak Beatka ostatnio nagrała, i krzyż Golgoty nie porusza ludzi, a to centrum chrześcijaństwa. To centrum chrześcijaństwa. Wiele rzeczy jest przeintelektualizowanych. Chcę wam powiedzieć o tym, abyście badali sprawę Chrystusa. Abyś osobiście badał sprawę Chrystusa i abyś osobiście badał sprawę wszystkich Bożych prawd, o których nauczamy tutaj w Kościele. Bo jeśli nie, to powiem ci, co cię czeka. Czekają cię chore zależności, czeka cię religia i czeka cię kościelnictwo. Nawet tu. Wiecie, można być w Kościele przebudzeniowym o charakterze apostolskim i nie badając sprawy Chrystusa i nie badając sprawy Bożych prawd, czeka cię religia, zależności. Wiecie, niczym to się nie różni od Kościoła katolickiego i innych miejsc. Tu nas niestety czeka. Jeśli nie będzie osobistego badania życia Chrystusa. I wiecie, ja w ogóle wiem, że tego już dzisiaj nikt nie chce słuchać.
bo są takie wielkie głowy, że trudno jest wziąć jakąś prawdę i z tą prawdą sobie poobcować. Ale dziś, jeśli postanowisz, że weźmiesz jakąkolwiek Bożą prawdę i będziesz z nią obcował, to gwarantuję Ci, że będziesz miał w tej dziedzinie sukces, że przenikniesz tą prawdą, którą będziesz badał. Wiecie, a my tak naprawdę bardzo potrzebujemy być przekonani do tego, jak żyjemy i co robimy. Ponieważ niepewność jest, wiecie, czuć religijny język, widać religijny język, to widać, słychać i czuć. Tak głośno żyjemy, że już nie trzeba nic mówić. Życie Pawła, widzimy, że ono się zmieniło, spotkał się z Jezusem i zmieniło się jego życie. I tak naprawdę rzeczywistą przyczyną sukcesu życia Pawła to było jego nawrócenie, jego szczere upamiętanie. Wiecie, jego szczere upamiętanie. On spotkał się z Jezusem. Tylko jest ogromna różnica między pytaniami, które zadawał święty Paweł, a pytaniami, które dzisiaj zadają ludzie. Ludzie się nawracają i często są źle prowadzeni. Mówi się do nich, przyjdź do kościoła, płać dziesięcinę, módl się innymi językami, idź na grupę i tak dalej. A Paweł zadawał zupełnie inne pytania. On powiedział do Jezusa tak, zbawiłeś mnie, ale Cię nie znam. Daj mi się teraz poznać. Czemu? Co Wam chcę powiedzieć? Chcę Wam powiedzieć, że Ty masz znać Jezusa. Nie tylko o Nim słyszeć, ale masz Go znać. Masz Go znać. Jak będziesz Go znał, to każde Twoje słowo, każdy Twój krok będzie nacechowany pewnością. On nie zadał takich pytań, jak zadają dzisiaj ludzie, a ludzie zadają takie pytania, bo są źle prowadzeni. Kiedyś w pewnym kościele powiedziałam tak, czym przytargacie ludzi do kościoła, tym będziecie musieli ich utrzymywać. Czemu Jezus powiedział, że Jego jarzmo jest lekkie? Bo w ogóle zamiar jest taki, żeby się ludzie Jezusa uchwycili. To jest zamiar Boży, aby ludzie uchwycili się Jezusa. Nie nas, nie nas. Każdy z nas potrzebuje być wolny w działaniu. Rozumiecie? Każdy pastor, który w kościele głosi Słowo Boże, on musi mieć swobodę do tego, żeby spotykał się z Bogiem. To nie jest w ogóle Boży cel, żeby pastor był zajechany administracyjnymi rzeczami. On ma mieć czas na to, aby studiować Słowo, aby spotykać się z Bogiem. Pytanie, czy chcemy się w tym oglądać? Chcemy przebudzenia, to musimy się oglądać w Bożych prawdach. Rozumiecie? Mnie to w ogóle bardzo dotyka. Grzeszę do mnie. Orze w ogóle moje serce. Jezusa, w ogóle Paweł spotyka Jezusa i zadaje Mu pytanie. Zbawiłeś mnie, ale Cię nie znam. Daj mi się poznać. Daj mi się poznać. Jak ja mu potem zadaję też pytanie. Jak mam podążać za Tobą? Jak mam Cię kochać? Zobaczcie, jak różne pytania od tego, jak my dzisiaj prowadzimy ludzi. Mamy ludzi prowadzić do spotkania z Jezusem. Do osobistego spotkania z Jezusem. Do osobistego przeżywania prawd Chrystusowych. Nie ma, że On mi powiedział. Nieważne, co On Ci powiedział. Pytanie, czy Ty to wiesz? Czy Ty to wiesz? Ja pamiętam przez długi okres czasu naszej służby. My mieliśmy proste poselstwo o Nowym Narodzeniu. To było poselstwo o Nowym Narodzeniu. To był tak kontrowersyjny temat w wielu kościołach, że wiecie, w ogóle dobrze było, dopóki ust nie otworzyliśmy. Pastorzy mówili, czemu o tym Nowym Narodzeniu? Ja wiem, popatrz, masz ciemnogród w kościele. Co chcesz tym ciemnogrodem zrobić? Ludziom trzeba głosić Ewangelię. Masz masę ludzi w kościele, którzy nie zostali wywołani z ciemności, ponieważ nie głoszona im została prawdziwa Ewangelia. Bo ludzi się przytargało do kościoła czymś, projektami. Ale nie każdy chciał tego słuchać. Rozumiecie? I dzisiaj też jesteśmy w takim miejscu. Czy będziesz przeglądał się w prawdach Bożych? Czy chcesz przeglądać się w prawdach Bożych? Wiecie, tak jak tutaj było powiedziane, zastanawiamy się i badamy życie przebudzeniowców, tak? Ale pytanie, czy chcemy iść drogą?
Ja w ogóle bardzo poważnie podchodzę do takich rzeczy. Kiedyś na Kasprzaka powiedziałam do pewnej kobiety tak. Było ogłoszone słowo, a ona fiu! Ja mówię, demony cię wyprowadzają. I dzisiaj też tak jest. Kiedy jest głoszone słowo, szereg ludzi, na przykład do łazienki. Wiecie, że my możemy w ogóle obejść ten temat i w ogóle go nie poruszyć. Ale prawda jest taka, że jeśli wyjdziesz, to nie będziesz wiedział. I potem będziesz chciał paluchy wsadzić. Tak? Bo cię nie było, bo na przykład nie słyszałeś. Kiedy jeździliśmy po kościołach i mówiliśmy o Nowym Narodzeniu, ludzie w ogóle pytali, skąd wasza pewność? Spotkaliśmy Jezusa. Narodziliśmy się na nowo. Nasze życie się zmieniło. Nie z uwagi na nie wiadomo co, tylko z uwagi na to, że poznaliśmy Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela i powzięliśmy sobie to za rzecz priorytetową i ważną, aby dalej Jego poznawać. Aby słyszeć Jego głos. Aby nie iść schematem. Aby nie wpaść w kościelnictwo. Rozumiecie? Tylko żeby znać głos swojego pasterza. Aby znać głos Jezusa. I naszym celem i naszym obowiązkiem jest tak dalej prowadzić ludzi. Ty masz znać Jezusa, tak? I ludziom, którym usługujesz, masz ich przyprowadzać do osobistego spotkania z Jezusem, a nie do projektów kościelnych. Rozumiecie? Do osobistego spotkania z Jezusem. Nawrócenie Pawła było radykalne. Bo tak chciał, bo tak postanowił w swoim sercu. Czy zadałeś Bogu takie pytanie? Daj mi się poznać. Chcę Cię poznać. Wiecie, byliśmy z Arturem tydzień w Grecji i na plaży była taka restauracja i korzystaliśmy sobie z tej jednej restauracji. Tam było mnóstwo kelnerek. Jedne były ładniejsze, drugie były brzydsze. Nas obsługiwała taka najpewniejsza. I to się dało wyczuć. Ona znała swój fach. Ona była tak pewna. I powiem wam tak. Nie była najładniejsza. Nie najzgrabniej się poruszała. Nie najlepiej przynosiła jedzenie. Ale była najpewniejsza. Bo znała swój fach. Podejrzewam, że była kierowniczką wszystkich kelnerów. I wiecie, że to widać w naszym życiu. Widać. Wchodzimy w służbę z uwagi na to, że takie jest nasze powołanie, a nie, że jest taka jakaś tam kultura. Czy chcemy się w takich prawdach przeglądać? Zobaczcie. Ludzie oddają życie Jezusowi i natychmiast zadają pytanie. Jak mam często chodzić do kościoła? Ja w ogóle nie wiem, czy ty masz chodzić do kościoła. Poznanie Jezusa równa się przynależność do kościoła. Ale ja to wiem! Ale ja to wiem. Mnie nikt nie wtargał do chrześcijaństwa, mnie nikt nie przytargał do kościoła. Ja się spotkałam osobiście z Jezusem. I to się stało, i skutkiem ubocznym było to, że ja stałam się żywą częścią Kościoła. Żywą częścią Kościoła. Z uwagi na to, że stałam się świadkiem Jezusa, że oddałam Mu swoje życie. Ile mam pomagać? Nie wiem, czy masz pomagać. Ja nie wiem, czy Ty masz pomagać. Nie wiem, bo to, wiecie, to nie do nas pytania. Ludzie zadają takie pytania. Czy mam pomagać? Ja nie wiem. Czy mam służyć? Też nie wiem. Nie mam pojęcia. Spotkanie z Jezusem, tak, w moim życiu spowodowało, że ja położyłam swoje życie jako żywą ofiarę. Ale dlatego, że ja tak chcę, z miłości do Jezusa. Mnie nikt do tego nie pociągnął, tak? Ja z uwagi na kontakt z Bogiem chcę tak żyć. Chcę tak żyć. Czy mam płacić dziesięcinę? Nie wiem, z usu nie płać. Nie płać dziesięciny. My oddajemy dziesięcinę ze wszystkiego. Gosia Tańczyk mi teraz dała kilka
dała mi kilka spódnic. Artur od razu ocenił, jaki koszt, i natychmiast oddajemy dziesięcinę. I to jest takie naturalne. Rozumiecie? Nikt nie targa, nikt nie popycha. To jest normalne. Wiecie, takie po prostu naturalne, z uwagi na to, że w ogóle spotkaliśmy Jezusa. Spotkaliśmy Jezusa. Czy mam mówić innymi językami? No nie daj Boże, tak z ciała w ogóle, wiesz. Nie. Nie. Mówię innymi językami. Buduję sama siebie, mówię innymi językami. Tak jak zbudowałeś diabłu w starym życiu fundament do działania, tak należy Bogu zbudować fundament do działania. Bóg bardzo chce być poznany. Rozumiecie? On bardzo chce być poznany. W ogóle tak jak tutaj siedzimy, możemy mówić oryginalnym językiem, oryginalnym, oryginalnym. W ogóle wiecie, co ja widzę? Widzę właśnie brak wielokrotnym oryginału. I wiecie, czego to jest efekt? To jest efekt tego, że brak osobistego spotykania się z Chrystusem. Wiecie, i jest lęk przed tym. Powiem tak, jak w ogóle, wiesz, jak ludzie się spotykają z Bogiem, to tak naprawdę pewność z ludzi wypływa. Pewność wypływa z ludzi. Ta pewność jest bardzo widoczna. Wszyscy dzisiaj biją na szkło. Chcę być urzędnikiem. Ja mówię, zwariowałeś. W ogóle urzędnik to przede wszystkim bardzo duża odpowiedzialność. Bardzo duża odpowiedzialność. Tylko gwarantuję wam tak, spotykanie się z Bogiem zaowocuje tą pewnością, że będziecie chcieli chodzić w namaszczeniu zwykłych wierzących. Ponieważ to takim wierzącym towarzyszą takie znaki jak Jezusowi. Wiecie, z umarłych wskrzeszać będziecie. Na kogo ręce położycie, oni będą uzdrowieni. Czemu w ogóle, dlaczego się o takich rzeczach nie mówi? Bo jest jakiś pęd, bo brak osobistego spotkania, bo brak przeżywania, bo to jest kościelnictwo, bo to jest kościelnictwo. I to jest ta właśnie wielka głowa. A Paweł wywindował do góry swoje nowe narodzenie. On wywindował do góry swoje narodzenie na nowo, z Bożego Ducha. To jest bardzo ważne. Ja przez 8 lat nagrywałam Artura na kamerę i byłam bardzo szczęśliwa i bezpieczna w tym miejscu. Rozumiecie? Bo poznałam Jezusa, bo gdzie indziej w ogóle szukałam bezpieczeństwa. Nie w służbie, nie w urzędzie. Do głowy by mi nie przyszło. Ja się wręcz bałam odpowiedzialności. Nie chciałam tej odpowiedzialności, bałam się. Wiecie, co wam chcę w ogóle powiedzieć, że w ogóle spotkałeś Jezusa, to w ogóle spotkałeś ratunek. Ratunek, On cię uratował. On powiedział, że wskaże ci drogę. Nie ma takiej opcji, że w ogóle poznając Jezusa, my, wiecie, zostajemy na jakimś etapie, że w ogóle nic nie wiemy i trzeba nas w ogóle za rękę prowadzić, jak niepełnosprawne jakieś takie zwierzaki. Nie, nie. Diabeł chce uczynić ze wszystkiego, co miało się stać źródłem życia, kościelnictwo. Kościelnictwo. Bo to jest łatwo. Wiecie, Słowo Boże na przykład mówi nie rzucać pereł przed wieprze. To jest obrzydliwie, to brzmi. Brzmi to w ogóle bardzo obrzydliwie, ale kiedyś nawet i Przemek takim tekstem w ogóle do mnie rzucił, że tu jest wszystko podane, aż się nie chce szukać. Wiecie? Trzeba szukać. Bo my coś odnaleźliśmy dla siebie, a ty musisz szukać dla siebie. Ty musisz przeżyć własne życie. Ty musisz wiedzieć, ty musisz znać Jezusa. Ty musisz znać Jego głos, ty musisz nim pachnieć. Ty swoje życie musisz przeżyć. Ty nie możesz żyć moim życiem, ty musisz żyć swoim życiem na miłość boską. Ktoś ostatnio powiedział, jak Boga kocham w ogóle, ludzie muszą żyć swoim życiem. Swoim życiem. Musisz przeżywać Chrystusa każdego dnia. Musisz być pewien, dlaczego tu jesteś. Musisz być pewien, dlaczego służysz. Dlaczego płacisz. Dlaczego w ogóle modlisz się innymi językami. Wiesz, i może nie będziesz mówił tak jak ja, ale będziesz mówił w pewności. Z uwagi na to, że spotkałeś Jezusa. Że spotkałeś Jezusa. Ostatnio gadam z takim człowiekiem i on do mnie mówi, kurczę, mówi, muszę być na urzędzie. Ja mówię, zwariowałeś, na jakim urzędzie? Ile jesteś wierzący? 2 lata. Ja mówię, co chcesz robić? Psy tresować. Ja mówię, to testuj te psy. Bądź namaszczonym tresorem psów. Nie daj Boże, żebyś stał się beznadziejnym kaznodzieją. Rozumiesz? Bądź namaszczonym tresorem psów. I wtedy będziesz miał kontakt z ludźmi. Będziesz przyprowadzał w ogóle ludzi do Jezusa.
Będziemy się modlić, żeby politycy mieli jak najlepsze psy. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo będziemy się wszyscy rozmnażać według swojego rodzaju. Rozmnażamy się według swojego rodzaju. Nie ma takiej opcji, że wszyscy tutaj jesteśmy tacy sami. Tak jak nas tutaj siedzi, nie wiem ile, to każdy z nas jest inny. Każdy z nas jest inny. Dla mnie bardzo było ważne, jak Artur wrócił do domu z więzienia i powiedział, że spotkał Jezusa, że Jezus mu przebaczył jego grzechy i że on mnie prosił o przebaczenie. I jak widziałem, jak on żyje, to ja wiedziałam, że ja nie znam Boga. W obecności człowieka prawdziwie wierzącego ja się obejrzałam w tej prawdzie, która była do mnie głoszona. Ja wiedziałam, że wiem, że wiem, że wiem, że nie znam Jezusa. Wiecie? Teraz wiem, że wiem, że wiem, że znam Jezusa. I wiem, że wiem, że wiem, kim jestem. I tego samego życzę wam wszystkim. Jest ogromna opresja, aby nie chcieć przeglądać się w prawdach Bożych. Wiecie, że Bóg ma związane ręce? Że Bóg może przychodzić ze słowem z nieba do kościoła i można to zakrzyczeć, zrobić z tego kabaret i nigdy nie wejść w konkretne Boże prawdy, które przychodzą do danej wspólnoty. My jesteśmy specami od takich sytuacji. Aby nie podejść poważnie do słowa, które jest głoszone. Bóg chce być poznany. Twoje nowe narodzenie to początek. On chce być poznany. On chce, żebyś znał Jego głos. Pytanie, czy ty napierasz? Czy ty zadajesz to pytanie? Zbawiłeś mnie, ale nie znam Ciebie. Słyszę o Tobie co niedziela. Ale nie mam tej pewności, czy Ciebie znam. Jeśli jesteś w takim miejscu, to masz wolną wolę do tego, żeby zadecydować dzisiaj, że chcesz poznać Boga. Wiecie, jak to działa? W ogóle w świecie byliśmy w różnego rodzaju zależnościach. Ja byłam osobą bardzo łatwą do tego, żeby mną manipulować. Ja byłam miękką osobą do tego, żeby mną manipulowano. I chcę ci powiedzieć tak, gdybym nie poznała Jezusa i gdybym nie rozważała w ogóle tożsamości w Chrystusie, to bym była kościelnikiem. I tak jest z każdym człowiekiem. Bóg chce być poznany. W Chrystusie jest rozwiązanie totalne. W ogóle wiecie, że Bóg mówi prosto. W ogóle Bóg mówi tak, że można Go zrozumieć. Każdy człowiek jest w stanie zrozumieć Boga. Nie możemy zakrzyczeć pewnych rzeczy. Mamy znać Chrystusa. Mamy Go znać. Nowe narodzenie nie może być wyświechtanym jakimś w ogóle sloganem u nas w Kościele. Nowe narodzenie to początek cudownego, zwycięskiego życia. I żeby nic więcej nie było, to nowe narodzenie to jest w ogóle poznanie tego, który otworzył w ogóle drzwi nieba. Wrota zostały otwarte. Wiesz, badaj to w ogóle. Poznałem Jezusa. Na nowo się narodziłem. To jest w ogóle, to jest masakrycznie potężnie, prawdziwe, mocne. Nie bądź kościelnikiem. Powiedz sobie sam dzisiaj do siebie, nie będę kościelnikiem. Jeśli czegoś nie jestem pewien, to będę badał ten temat. Ty musisz wiedzieć, dlaczego tutaj jesteś. Przecież ja jak pojechałam pierwszy raz z Arturem do kościoła zielonoświątkowego i to był duży kościół, ja natychmiast zobaczyłam różnicę w ludziach. I powiedziałam do Artura tak, ty przesiedziałeś 45 minut na spotkaniu głównym, ale było tutaj, mówicie na siebie bracia, ale było tutaj kilku braci, którzy rozmawiali te 45 minut na korytarzu na temat kamery. Ja mówię, o co chodzi? Widziałam ludzi zainteresowanych i ludzi niezainteresowanych. Wiecie, religia to potężny system. Nie daj się systemowi. Moim pragnieniem jest to, abyś przynależał do tej wspólnoty z uwagi na to, że masz takie przekonanie. Badaj Chrystusa. Zbadaj sprawę Chrystusa. Zbadaj sprawę
wszystkich tych prawd, które są tutaj głoszone, niech one będą Twoje, osobiste, osobiste, że wiesz, że wiesz. Wiecie, kiedy tak będziemy wzrastać, będziemy opowiadać świadectwa o zwycięskim życiu, o tym, jak chodzimy z Chrystusem. Nie będziemy zakrzykiwać tego, tylko będziemy opowiadać o tym, jak się spotykamy w ogóle z Bogiem, co Boże prawdy robią w naszym życiu. Właśnie takie pytanie, dlaczego nie opowiadajcie świadectw? Ja wam opowiedziałam całe swoje życie i dalej będę opowiadała. I kiedyś powiedziałam to i powtórzę jeszcze raz. Chcę być budowana Chrystusem przez was. Chcę, żebyście tutaj, na środku, opowiadali, jak te prawdy, które są głoszone, wpływają na wasze osobiste życie. To mnie buduje, to mnie pociąga. To powoduje to, że we mnie płonie ogień, że ja chcę dalej usługiwać wam, że chcę dalej rozpalać ogień w ogóle w tym miejscu. Wiecie, każdy nauczyciel chce widzieć obrót. Bóg jest zainteresowany trwałym owocem. Postanów dzisiaj, że będziesz badał sprawę Chrystusa, że żadne słowo, które tutaj jest wypowiedziane, nie zostanie przez ciebie gdzieś zepchnięte na jakiś taki w ogóle, wiesz, margines, to jest nieważne. To jest ważne. Każde słowo, które jest wypowiedziane z tego miejsca, musi być przez ciebie zrozumiane. Ono musi być zrozumiane. W tym jest twój sukces. Badaj sprawę Chrystusa. Amen.